Jeśli jesteś początkującym YouTuberem, TikTokerem lub nagrywasz po prostu filmy na Instagrama i chcesz zrozumieć, jak skutecznie tworzyć treści, które przyciągną widzów, dobrze trafiłeś. Dzisiaj opowiem Ci o koncepcji Jobs to be Done, o której dowiedziałem się od mojego kolegi Wojtka Ławniczaka, który profesjonalnie zajmuje się wdrożeniem jej do wielkich firm. Pierwszym zdaniem, które mi zapadło w pamięć po tym, jak obejrzałem prezentację Wojtka, było to. Ludzie nie kupują produktów albo usług, tylko je zatrudniają do wykonania określonej pracy. Kiedy ludzie przeglądają social media, mają pewne zadanie do zlecenia. A filmy mają te zadanie do wykonania. Każda platforma social mediowa opiera się natomiast na kilku elementach, i najważniejszym z nich jest oczywiście algorytm, a raczej algorytmy. Musisz wiedzieć, że algorytmy każdej platformy mają jedno i to samo zadanie. Są gwarantem tego, że proponowane filmy dla danego widza są najwyższej możliwej jakości i dokładnie odpowiadają jego potrzebom. I tylko wtedy wszyscy w tym ekosystemie są zadowoleni. Reklamodawcy, którzy oczywiście płacą za wyświetlenia, reklam, Reklam, bo docierają z przekazem do odpowiednich osób, widzowie, bo mają za darmo treści, których potrzebowali, twórcy, bo mają oczywiście więcej wyświetleń i więcej pieniędzy za dobry content, i oczywiście sama platforma, która zarabia na całym tym interesie. Trzeba jednak sobie wcześniej uświadomić, że widz, który wchodzi do internetu w pewnych konkretnych okolicznościach chce osiągnąć określony postęp. I oto kilka przykładów takiego postępu, który widz może osiągnąć oglądając jeden z Twoich filmów na Twoim kanale. Po pierwsze, może to być rozrywka. Wyobraź sobie, że ktoś miał ciężki dzień i chce się zrelaksować. Ogląda Twój film na TikToku, bo zatrudnia go po to, aby rozbawić się i zapomnieć o swoich problemach. Ogląda więc filmy dla relaksu, śmiechu czy zabicia czasu. Postęp w tym przypadku to poprawa humoru. Druga sytuacja edukacja. Inna osoba wchodząca na przykład na YouTube chce nauczyć się jak robić coś konkretnego, na przykład jak upiec ciasto. Jeśli jesteś więc youtuberem kulinarnym, ta osoba zatrudnia twój film żeby nauczyć się przepisu. I w tym przypadku postęp to zdobycie wiedzy na temat pieczenia. Czyli jeszcze bardziej uogólniając, szuka ona odpowiedzi na konkretne pytania czy wyzwania i chce po prostu nauczyć się nowych umiejętności i zdobyć wiedzę w określonym temacie. Kolejna rzecz to inspiracja. Wyobraź sobie, że jesteś instagramerem, który w formie vlogów pokazuje, inspiruje, gdzie można pojechać w podróż. Ludzie mogą zatrudniać Twoje filmy, żeby znaleźć inspirację do własnych podróży poszukują motywacji, nowych pomysłów czy po prostu fajnych historii innych ludzi. Kolejna rzecz to towarzystwo. Może ktoś po prostu czuje się samotny i ogląda Twoje filmy, bo czuje, że jesteś jak przyjaciel, więc zatrudnia Twoje filmy, żeby poczuć się bardziej towarzysko, żeby mieć pewną grupę. Może łączyć się nie tylko z Tobą, ale także z innymi widzami. Może rozmawiać w komentarzach, przychodzić na transmisję na żywo, czy po prostu może dołączyć do Twojej społeczności internetowej. Kolejna rzecz, aktualności. Jeżeli prowadzisz kanał lub profil o aktualnościach, ludzie zatrudniają Twoje filmy, żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie, lub być na bieżąco z nowinkami z danej dziedziny. I kiedy jako twórca, youtuber, TikToker czy Instagramer rozumiesz, jakie zadania Twoi widzowie chcą wykonać za pomocą Twoich filmów, możesz tworzyć treści, które lepiej spełniają ich potrzeby. Możesz dostosować swoje filmy, żeby były bardziej edukacyjne, lub bardziej zabawne, może bardziej instrukcyjne. Inspirujące i tak dalej, w zależności od tego, oczywiście, czego oczekują od ciebie Twoi widzowie. I teraz być może zastanawiasz się, jak zatem wdrożyć to w praktyce, jak zatem zrozumieć swoich widzów. Zastanów się, jakie zadania Twoi widzowie mogą chcieć wykonać, jeżeli ze świata offline'owego wchodzą oni do online'u a może szukają inspiracji, a może chcą się po prostu zrelaksować. Żeby to zrobić, najprościej jest zapytać o to swoich widzów, zadając im pytania i rozmawiając z nimi w komentarzach. Możesz zadać następujące pytania. Gdyby nie było na przykład moich filmów, skąd czerpałbyś albo czerpiesz wiedzę w tym obszarze? Jakie problemy mógłbyś pokonać, gdyby było więcej moich filmów z tego obszaru? W jaki sposób wykorzystujesz moje filmy? Jakie są największe wyzwania, z którymi się borykasz? Co ci oczywiście przeszkadza. Jeżeli dopiero zaczynasz i nie masz żadnych widzów na swoim kanale, przejdź do filmów konkurencji. Skorzystaj z wtyczki YouTube Comment Search i przeglądaj komentarze w poszukiwaniu tych odpowiedzi. Przeszukaj komentarze pod kątem pytań, które być może zadają ci widzowie pod filmami. Sprawdź za co są wdzięczni innym twórcom, czego im brakuje, jakie błędy wytykają lub po prostu o czym rozmawiają i o czym dyskutują. I nagrałem też o tym szczegółowy film i w tym momencie wyświetla ci się on. Na ekranie zachęcam do obejrzenia.